No witajcie wszyscy, tu Gamers Den. Zaczynamy kolejny odcinek z Age of Wonders, Planetfall i gramy dokładnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Mamy sporą przewagę liczebną nad wrogiem. Mam nadzieję, że oni nam tu nie nastukają za bardzo. Mają sporo hit pointów w sumie. Co on ma? Cios pazurami, skok w powietrze, skok bojowy. Czyli on wali, że tak powiem, w zwarciu. Więc dobrze by było tak. Wystawić naszego typa, żeby się za zasłonę schował i ustawić go na czuwanie w tę stronę. Tego pana ustawimy, myślę, gdzieś tutaj i na obronę go ustawimy. Tego pana za to i na czuwanie w tę stronę. Tego, myślę, możemy posunąć tutaj do przodu i ustawić mu czuwanie w tą stronę. Jeśli będzie któryś się zbliżał do naszych jednostek, to powinien zacząć w niego strzelać. A powinien być sam bezpieczny, mimo że nie jest za osłoną, bo przecież tamci nie strzelają, chyba tylko walą w zwarciu. Więc spróbujemy ich tak pociągnąć. Okej, no i tu mamy jeszcze drugi cały zestaw jednostek, z którymi też mamy dowódcę. Więc najpierw wróżmy się właśnie dowódcą. Dowódca pójdzie na Wabika i mam nadzieję, że spróbuję ich tutaj jakoś kropnąć. Jest snajperka, ale snajperka potrzebuje 3 punkty akcji, żeby działać, więc słabo. A z pistoletu nie dobijemy, więc na razie tryb obronny. Tymi się schowamy tu, co oni mają. Strzelbę. Jedna pojedyncza akcja, ale bardzo mały zasięg. Albo ustawienie wieżyczki karabinowej. No, ustaw wieżyczkę karabinową w tym miejscu. No, całkiem spoko nawet. Nimi podejdziemy sobie tutaj i zrobimy wartę na tą stronę. Tymi podejdziemy tutaj i zrobimy wartę na tą stronę. Tymi schowamy się za wieżyczką i zrobimy wartę na tą stronę. I zostają mi... A, wieżyczka też ma swoje akcje. Dobra, to warta. No i zostają mi ci kolesie. To oni sobie podejdą tu i też ustawią wartę na tą stronę. I teraz koniec tury. Zobaczymy, co się będzie działo. Podeszli, dostali troszeczkę, dostali jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. No i teraz niestety skok, ale weszli w zasięg następny, obejście z wartą. Oj, i teraz friendly fire, dostaliśmy od swojego. No ale ci zostali rozstrzelani przyjemnie. Następny drugi już może se spokojnie hasać, bo już nikt w niego nie postrzela. Ci plują jadem. I wycharkali, dobra. W pierwszej rundzie bitwy obie walczące strony mogą wykonać operacje taktyczne. Można uzyskać dostęp za pomocą przycisku interfejsu operacji w prawej dolnej części ekranu. W prawej dolnej części ekranu mamy operację. To ciekawe, czyli tu. Przeprowadź operację specjalną. No i teraz za kasiorę możemy przeprowadzić sobie różne operacje. Mamy bombę rozrywającą, która zadaje 12 obrażeń w obszarze o promieniu 2 pól z szansą 12 siły na spowodowanie krwawienia. Mamy też ostrzał laserowy, który zadaje 25 punktów obrażeń z efektem potężnego uderzenia i ma szansę 8 siły na spowodowanie oparzeń. Możemy też stację nanitów wsparcia, które będą nam leczyć jednostki. Nie wiem, czy tego nie wykorzystać w sumie. Tak zrobimy. Jaki to ma zasięg? Sąsiednie pole. Czyli jakbyśmy stację nanitów wsparcia zrobili i rzucili sobie ją, powiedzmy, tutaj. Wskaż dowolne, niezajęte pole. Pyk. Dobra, i oni się będą leczyć. Tymczasem, tym kolesiem możemy walnąć skupionym laserem w kolesia. 65% zadaje dość niezłe damage.
Więc tak zrobimy. Aha, kurde, prawym, prawym. Jebut. O, i go jeszcze odrzuca troszkę do tyłu. Teraz, tymi możemy strzelać karabinem albo walnąć mu granat. Walniejmy mu granat, a co? A nie dorzucą, dobra. No to strzelamy z karabinu, 85% szansy. I mogę strzelić 3 razy, bo strzał z karabiną zajmuje jedną akcję tylko. Prawym. Koleś, kurde. Dostali ładnie. Aha, no tak, tu jest tak, że wykonanie akcji, znaczy użycie zdolności kończy turę, czyli jeśli oni mieli 3 punkty akcji i użyłem strzału, to 3 razy strzelają. Nie mogę zrobić tak, że raz strzelam, potem się ruszam i potem znowu strzelam. To było w zasadzie wyjaśnione już wcześniej. Teraz tak, moim Jackiem Gelderem może najpierw się ruszmy. Units with melee attacks will enter melee overwatch at the end of their turn, denoted by... Aha. To mam melee overwatch tak zwany, czyli jeśli się ruszę w jego, w pole jego zasięgu, to jeszcze mnie trachnie. No dobra, niech mnie trafia. W takim układzie ja w niego sobie pozwolę strzelić. Nie zapalił się, ale okej. Teraz tymi kolesiami strzelimy w niego. Ma draśnięcie niestety jedynie. Tymi kolesiami oczywiście też w niego strzelimy. Pamięcią warto. Dobra, mam nadzieję, że go rozwalimy. Bo jeszcze zostali ci. Co prawda oni mają jakby możliwość postrzelenia swojego, więc może wystawmy się troszkę i teraz dopiero. Oskrzydlenie. Jednostka atakowana z boku lub z tyłu jest uważana za oskrzydloną i otrzymuje zwiększone obrażenia. O, tego nie wiedziałem. No i pozbyliśmy się dziada. A nasz przywódca na szczęście będzie się leczył jeszcze w międzyczasie. Myślę, że nawet nie będziemy musieli używać specjalnie tych kolesi z drugiej armii. Bo poradzimy sobie spokojnie sami, więc damy im po prostu na szybko jakieś rozkazy, żeby coś się z nimi działo i żeby mógł skończyć turę. Tak, tak, koniec tury. Warta jednostek walczących wręcz. Jednostka rozpoczęła właśnie wartę w trybie walki wręcz w sąsiedztwie wroga. Jednostki dysponujące atakami wręcz będą przechodzić w tryb... Dobrze. Tu mi diabła. O, i oskrzydlenie jeszcze mają. Nie za ciekawie. Tu się fajnie podleczyli, przynajmniej. Tyle dobrze. Zacznijmy od tego typa. Gdybym sobie wyszedł, powiedzmy, tu, to mogę strzelić teraz do któregoś? No nie bardzo. To jeszcze tu. Teraz. No mogę w tego nie mogę. 60%. Dobra, próbuj. A, tfu. Prawym, prawym, kolo prawym. Draśnięcie. No ale nawet. To teraz tak, tymi kolesiami cofniemy się tutaj. Aha. Ojojoj, zachwianie jeszcze. Dobra. Aha, i nie cofnąłem się w końcu. Dobra, fajno, strzelaj. Dostali. Ty mi się cofnij o jedno pole. I strzelaj w nich. Enemy destroyed. No, obawiam się, że ten chłopek nie przeżyje. Our forces are victorious. A, bo to jest... Okej. No to nawet się udało nikogo nie stracić, aczkolwiek ten typ już ledwo oddycha. Okej, nie jest źle. Wygraliśmy bitwę. Wy dostaliście z nas z nie lada tarapatów. Pożo w pożo. Proszę o raport, co tu zaszło. Grupa zewnętrznych wylądowała na planecie kilka cykli temu, zaatakowała nasze pozycje. Ich szturm był skupiony na znajdującym się w pobliżu obiekcie Wojtechu. Odparliśmy ich, ale ponieśliśmy poważne straty. Ktoś ocalał?
Po ich stronie nikt, ale nasza kolonia spłonęła do fundamentów w czasie ataku. To, co widzicie przed sobą, jest wszystkim, co pozostało z moich oddziałów i kolonii. Okej. Co za bałagan, przykro mi z powodu waszych strat, poruczniku. A co z tym obiektem Wojtechu? Dlaczego wrogowi na nim zależało? Nie wiem, dowódco, wszyscy naukowcy, którzy go znali, zginęli w trakcie walki po zniszczeniu naszej kolonii. Nie byliśmy w stanie przyłączyć tego miejsca charakterystycznego, by zbadać je dokładniej. No dobrze, przywróćmy normalny stan rzeczy, przejmuję dowodzenie, zwińcie obóz, abyśmy mogli go przenieść i założyć regularną kolonię. Porucznik Jiang, proszę nas zaprowadzić do obiektu Wojtechu. Tak jest, dowódco. Zakończ. Problemy z turbuciami ukończono. Mamy nagrodę, okej, przyjmujemy. Nowa kolonia. Skoro masz nową jednostkę kolonizatora, możesz założyć drugą kolonię. Nowa kolonia powiększy twoje terytorium na tej planecie oraz zwiększy dochód i rozwój gospodarczy. Zakłada się, wprowadzając kolonizatora na środek sektora i klikając przycisk załącz kolonię. Zgódź się, więcej pytań. Zbadaj pobliski sektor, by znaleźć miejsce charakterystyczne w Wojtechu. Oczywiście. No i teraz mamy już jakby dwie jednostki. Więc pojedziemy babeczką, tak? Babeczka ma słaby ruch trochę. A, bo tu las jest, to może dlatego. Tym też, oczywiście. Mamy kolonizator, to wejdźmy tu. I załóżmy kolonię awangardy. To się tam przez jedną turę chyba robi. Dobra, koniec tury. Kazington, mamy nową kolonię. Dawaj nagrodę. Wymagane rozkazy. Babeczka idzie tu. Uwaga, nadciąga fala grawitonów. Czas przybycia za 2,26 sekundy. O Jezusie, fala grawitonów? Co? Co to było do diabła? Przez nasz układ przeszła fala grawitonów nieznanego pochodzenia. Wygląda na to, że jeszcze nie rozsypaliśmy się na atomy. Raport. Wstępne odczyty wskazują, że anomalia głębi wchłonęła większość impetu fali grawitacyjnej, dzięki czemu planeta pozostała w zasadzie nietknięta. Dalsza analiza wymaga podłączenia się do obiektu Wojtechu. Zawiera on najbardziej zaawansowane czujniki dostrojone do anomalii głębi. Okej. Dobrze, wejdziemy tam i podłączymy się co do obiektu Wojtechu najszybciej... jak się da. Dobra. Fajno, fajno. Wymagane rozkazy. Idziesz tu. Kompleks obserwacji pozawymiarowych. Miejsca charakterystyczne są pozostałościami potężnych konstrukcji Związku Gwiezdnego. Istnieją trzy rodzaje miejsc charakterystycznych, od najmniej do najbardziej wartościowych gospodarczo, brązowe, srebrne i złote. Miejsca charakterystyczne mają swoiste typy eksploatacji, przy czym złote i srebrne miejsca automatycznie liczą się jako sektor poziomu 5. Po przyłączeniu miejsca charakterystyczne odblokowują specjalne doktryny i konstrukcje kolonialne. Do złotych i srebrnych miejsc trzeba najpierw wejść, aby pokonać strażników. Może tego dokonać tylko pojedyncza armia. Okej. W całej konstrukcji widać ślady walki. Porucznik Jiang, czy ten obiekt wciąż działa? Widoczne uszkodzenia są powierzchowne. Ciężkie walki odbyły się na peryferiach. Siwa! Czy możesz uzyskać dostęp do tej instalacji i wykorzystać jej czujniki do sprawdzenia, co się dzieje z anomalią? Dostęp jest zaszyfrowany. Nawiązanie połączenia będzie wymagało przyłączenia obiektu Wojtechu do kolonii, by mogła podłączyć się bezpośrednio do jego komputera głównego. Okej. Nie mamy czasu do stracenia. Założyliśmy w pobliżu drugą kolonię, do której możemy przyłączyć sektor z miejscem charakterystycznym. Okej, czyli możemy do Kensington przyłączyć to. Co ja muszę zrobić, żeby to zrobić? Muszę tu jakoś kliknąć, coś ten... A, jest. Więcej pytań. Zbadaj pobliski sektor. Okej. Fajno. Moment. Jest. Przyłącz miejsce charakterystyczne do kolonii Kensington. Pyk. Jedna tura. I będzie. Wybierz produkcję w Kensington jeszcze. No to tutaj oczywiście sobie wybudujemy... Konstrukcję by wypadało. Centralny replikator, żeby produkcja była większa. Produkuj. Okej. No i koniec tury. Cel osiągnięty. Siwa nawiązuje połączenie z bazą danych. Przeprowadza analizę Wojtechu. Raport, co udało się ustalić? Anomalia głębi zaczęła rosnąć w tempie wykładniczym. Istnieje 99,07% szans, że planeta zostanie pochłonięta przez anomalię w ciągu najbliższych 3 cykli. Powinniśmy odlecieć, dowódco. Wykonać kopię wszystkich danych z obiektu i ewakuować cały personel. Nie ma czasu do stracenia dalej.
Stan kopiowania zakończono, wektory odlotu spadnuty obliczone. Z powodu zakłóceń głębi istnieje 33% szansy na katastrofalną awarię podczas ucieczki ze studni grawitacyjnej. Należy anulować marginesy bezpieczeństwa, by można było zaprogramować kurs. Do diabła z marginesami bezpieczeństwa. Jeśli tu zostaniemy, mamy 100% szans na śmierć. Zaprogramuj wektory odlotu i wydostań nas z tej matni. Zakończ. Odnosisz zwycięstwo. No i mamy zakończoną misję tutorialową. Więc możemy spokojnie sobie darować. Mniej więcej wiemy, o co chodzi w grze. Mam nadzieję, że jakoś to uda nam się opanować. Dalej mamy następną misję fabularną, ale kampanii chyba nie chcemy na razie grać, więc wyjdę sobie z powrotem do menu. Wstecz. I zagramy sobie... Aha, nowy scenariusz, nowa kampania i tyle, tak? A nowy scenariusz to co jest? Świat imperialny domyślny, pograniczy rodzaje, planet, społeczność. Dobra, to stworzymy sobie nową rozgrywkę. Wybierz świat docelowy. Mamy świat imperialny domyślny, nadający się do ponownej kolonizacji, jest zalecane. Gracze 2 do 12. Świat pograniczy dziki, słabo skolonizowany, na skraju terytorium Związku Gwiezdnego. Świat stołeczny, dawne skupiska ludności z licznymi pozostałościami po imperium, spustoszony przez pradawny kataklizm lub wojny. W wyniku tajnych eksperymentów padł ofiarą ksenozarazy. Zakażony świat i świat cmentarny jako miejsce pochówku licznych szczątków traktowany przez Aztek, czyli jakąś pewnie starą cywilizację. Świat imperialny domyślny. Weźmy sobie świat pograniczny dla odmiany. Gracze mamy 2 do 12, no to weźmy rzeczywiście 6, poziom zagrożenia umiarkowany, rodzaj przeciwnika typowy to jest taki średni, no to dobra, weźmy sobie na początek średni, wielkość świata jest średnia, dobra, niech zostanie średnia, rodzaj lądu losowo, dokładnie, konfiguracja zaawansowana jeszcze jest. A, i tu możemy sobie ustalić SI, jak ma zapierdzielać i kim ma być i tak dalej. Wszystko niech sobie losowo zrobi. Układ wyjściowy, tempo gry normalne, zasoby początkowe standardowo, wszystko standard. Dobra. Tury, system turowy klasyczny, zegar tur wyłączony, walka przeciw SI zawsze pytaj. Dobra, uruchom grę. Zaczniemy sobie w ten sposób grać. A, nie! Wróć. Nie stworzyliśmy sobie przecież dowódcy. A dobra, zresztą. Zagramy takimi mrówami. Czemu nie? Zwiastunie Roju Wolnych Kirko. Nie wiem dokładnie, jak działają emocje u insektoidów, ale pozwól mi zauważyć, że wściekłość i zemsta nie doprowadzą do zbawienia Imperium, które zniewoliło twój gatunek, legło w gruzach, a wy odzyskaliście wolność. Nic nie dzieje się bez powodu. Ukształtujcie swoją przyszłość i nie oglądajcie się z gniewem na przeszłość. Oby twój rój sprowadził światło na ten świat. I mamy cywilizację Kirko. Dzięki szybkiej ewolucji pragną odnowić to, co zostało zerwane i będą szukać odwetu za straszliwy rost, który im zgotowano. Grupa uzbrojenia broń biochemiczna, grupa uzbrojenia broń psioniczna. O, to będzie ciekawe nawet. Szybki wzrost populacji i duże armie. Tarcze roju chronią jednostki podczas walki. Jednostki organiczne o dobrych możliwościach walki wręcz. Umiejętności cywilizacyjne, tarcze roju i szybsza regeneracja. Natomiast tutaj mamy ksenozarazę i bardzo fajnie, bo chciałem zagrać z ksenozarazą. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem pasożyta o ogromnych zdolnościach adaptacyjnych i można ją wykorzystać do tworzenia broni biologicznej oraz super żołnierzy, a także do modyfikowania populacji całych planet. Generuj i modyfikuj jednostki specjalne po bitwach, lecz i wzmacnia jednostki organiczne. Korzystaj z silnie zakażonej broni biologicznej. Wykorzystuj kanał obrażeń biochemicznych i kinetycznych. No właśnie. I jest fajnie, bo oni będą, ksenozaraza będzie zarażała wrogów trucizną, a oprócz tego może też upgrade'ować moje jednostki, regenerować je i tak dalej. Więc to jest fajne. Cele, zwycięstwo przez supremację punktowe, przez dominację, przez zjednoczenie albo przez zatratę. Gracze 6, pół na pół w zasadzie woda z lądem. Ok, uruchamiamy grę. No i dobra. Mrówy, fajny statek w sumie. Dobra, zaczynamy w tym punkcie.
zaczniemy sobie rozgrywkę. Powitanie. Anita, czy chcesz włączyć komunikaty pomocy? Nie chcę, bo już w zasadzie to przeszliśmy. No i tutaj dochodzi nam do tego coś, czego nie mieliśmy w tutorialu, czyli neutralne frakcje, które możemy albo zasymilować z nami siłą, albo pokojowo, bo możemy na przykład wykonywać misje dla nich i oni z czasem możemy ich zasymilować do swojego imperium, albo możemy ich po prostu wyciąć do nogi i sobie przejąć ich teren. To normalka. Dobra, na początek może chodźmy tam, gdzie nikogo nie ma, czyli na moczary. Sprawdzimy, czy uda się nam ten teren podłączyć do naszej kolonii. Na razie jeszcze nie możemy. Wymagana jednostka kolonizator, a przyłączenie? Osiągnięto limit sektorów. Potrzebuje jeszcze jednego kolonistę, by przyłączyć sektor. Czyli musi się nasza kolonia rozwinąć. Więc tak, wymagane rozkazy. A, tu mamy jakby drugą armię, tak? Czekajcie. Ten mietek to jest uwolniony dowódca armii. Pokaż mi go. A, czyli to są takie... kapitan uznał, że pozostanie mnie niezauważony, nie chcę do pana na stały rój, przeżyłem włącznie, że uderzyłem głową w pokrywę skrzyni z amunicją i więzłem. Prawa po nektar, cena potęgi. Dobra, fajne. To mamy takich zwiadowców, mi się wydaje. Tak, dalekowzroczność oni mają, czyli widzą dalej niż normalne jednostki. Plus jeden do zasięgu widzenia. Glutownica. Mają latanie, więc nie mają kar za różny teren. Więc nimi możemy sobie pozwiedzać, to będzie dobre. A tu mamy taką naszą prawdziwą armię. Więc z tą armią też się udamy w tamtą stronę. Na razie. Też mamy jednak takich latających dziadów jeszcze w armii, więc zobaczymy, jak sobie dają radę, że tak powiem, w walce. I teraz tak. Tu sobie wybudujemy oczywiście na początek centralny replikator, rzeczywiście, żeby produkcja była większa. No i dajemy koniec tury. Tura druga od lądowania. Potwierdź ruch. Potwierdzę ruch tutaj, przesmyki intruzów, możesz tu podlecieć, co my tu mamy, potencjalne miejsce na kolonie, Arkadia, zwiększa wydajność z badań naukowych i Góra, zwiększa wydajność badań naukowych, czyli tutaj taki naukowy sektor byśmy mogli sobie założyć. A podleć mi do Lasu Zagubionych jeszcze, o, tutaj mamy coś nowego, co to mamy, stacja badawcza, źródło zasobu badania. Tym kolesiem sobie podejść tu. Czy mogę już przyłączyć jako sektor? Nie mogę. No to pójdziemy sobie powalczyć z kimś. Polecimy w tą stronę. Zobaczymy, jak działa w walce nasz miecio. Wybierz badania wojskowe. No i zastosowanie biochemiczne. Mamy coś takiego jak maceracja biochemiczna. W promieniu jednego pól wypuszczany jest macerujący środek biochemiczny, obniżający odporność biochemiczną rażonych jednostek o minus 3 na 3 tury. Jednostki te mają również w tym czasie szansę 8 siły na spowolnienie. Czyli to jest operacja taktyczna w trakcie walki. Albo amunicja do broni biochemicznej zostaje nasycona kwasem, dzięki czemu topi pancerz, usuwając przy każdym trafieniu jeden punkt pancerza. Dodatkowo modyfikacja daje jednostce 10% do obrażeń przy użyciu wszystkich umiejętności. Wyostrzony wzrok. Zakażenie szczepem alfa. Pasożyt ksenozarazy. O, idziemy w ksenozarazę, oczywiście. Pasożyt ksenozarazy. Jednostka zostaje zakażona szczepem ksenozarazy i uzyskuje hipersystem immunologiczny, zapewniający jej plus 2 do odporności na wszystkie niepsioniczne efekty stanu i zażartą determinację, dzięki której jednostka jest niewrażliwa na niekorzystne efekty odnoszące się do morale i kontroli umysłu. Jak najbardziej. Badania naukowe. Pyk. A z socjologicznych instalacje graniczne. Tak jest. I koniec tury. Tura trzecia. Idziemy nałotać tym kolesiom. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oni w sumie nie są tacy słabi, więc zobaczymy. Na razie musimy jeszcze przejść przez rzekę, więc to nam zajdzie następna tura na to. Tymi mietkami idziemy odkrywać nowe światy dalej, czyli powiedzmy tutaj na początek. No i tu mamy na przykład
obóz neutralny. Podlecimy sobie do nich. Zobaczymy, co się tam da z nimi zrobić. Wybierz produkcję. Tu już się zrobiła produkcja, więc lecimy. Koszary harcowników. Co to robi? Odblokuje możliwość wytwarzania jednostek harcowników. Ośrodek szkolenia specjalistów. Odblokuje wytwarzanie jednostek specjalistów. No to zróbmy na razie specjalistów. Produkuj, a harcowników umieścimy sobie w kolejce. Okej. Koniec tury na ten moment. No i dobra. Idziemy się bić. No, mamy te same jednostki, które były w tutorialu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Negocjacja jest niemożliwa, więc walkę samodzielną zrobimy. Jeszcze nie wiem, jakie zdolności mają moje jednostki, więc to też by warto wiedzieć. Dobra, oni zaczynają, bo są obrońcami jakby. No dobra. Mamy strzelanie, karabin psioniczny. Strzela na dużą odległość, zadaje obrażenia psioniczne. Silne uderzenie, zachwianie jednostki, zmniejszenie liczby punktów akcji, anulowanie. Psioniczny omija wszystkie pancerze i oskrzydlenie. Dodatkowo 25% obrażeń przy oskrzydleniu. No to ustawmy się tutaj. Ustawmy mu wartę na ten rejon. Ci kolesie mają z kolei rozdzierające pazury, czyli walą z walki wręcz. Silne uderzenie, zachwianie jednostki, omija wszystkie osłony. I torsjostrzał, biochemiczny atak obszarowy, który krótkiego zasięgu, dławienie, czyli szansa z siłą 8 na spowodowanie dławienia u jednostek organicznych lub cyborgów na jedną turę. Ignoruje kary od linii widzenia i czas regeneracji 2 tury. No to jeśli to ma słaby zasięg, to podejdźmy bliżej. I na ten moment osłona. Ci goście też strzelają. Karabin morowy. Biochemiczny średni zasięg pod wpływem zasad linii widzenia. To spróbujemy, ponieważ oni mają dużo punktów ruchu, to spróbujemy... A, przepraszam, to byłem ja. Dobra, spróbujemy tym kolesiem obejść naokoło. To są mietki latające. Z nimi też spróbujemy podlecieć tak, żeby mieli, powiedzmy, możliwość oskrzydlenia wroga. Okej. Tymi gośćmi podejdziemy sobie tutaj i zrób osłonę. A tymi gośćmi podejdziemy sobie tutaj. I też osłona. No i koniec tury. No i będą nas harkać. Chybienie. Nic się nie stało. Walą takim lobem, więc jest... No, zatrucie na 3 tury mamy. Dobra. W nich strzelili z psionicznego karabinu. Dobre. No to my teraz będziemy walić z tego, ale to ma mały zasięg strasznie. Nie za dobrze. To inaczej. Ups. Spróbujemy się wycofać troszeczkę w tą stronę. I tak. Tymi też tak. Tymi też się wycofamy troszeczkę. I osłona. Tymi zrobimy sobie dalej. No bo w sumie możemy spróbować strzelić, prawda? 90% szansy. A tu jest 40%. No to strzelaj w tych. Enemy killed. Dobra, zabiło go i jeszcze ranił swoich, więc jest całkiem spoko.
kamienie psioniczne dysonansu. Atak krótkiego zasięgu zadaje obrażenia psioniczne wszystkim jednostkom w stożku rażenia. No to też nie głupie. Dobra, a tym kolesiem podejdziemy sobie... Tutaj może. Spróbujemy strzelić. 65% szansy. Okej. Okay. A, kurde. Prawym. Karabin morowy całkiem nieźle działa. Dobra, zarąbało kolesia. A tymi panami podskoczymy sobie tu. Albo jeszcze dalej. I na razie obrona. Koniec tury. Dobra, ci wyleźli. Będą harkać. Dobra, atak szczypcami przeprowadzili. Okej. Okay. Ci będą harkać. No, trucizna nie przeszła, ale dostaliśmy trochę. Skok na mojego mistrzunia. Mistrzunia teraz może ich psionicznie przywalić. Więc niech tak zrobi. Nawet. Ci mogą spróbować ich dokończyć, ale mają tylko 45%. No dobra, ale mają 3 strzały. Dobra, wykończyli gościa. Ci mogą w końcu sobie też harknąć. Więc niech harkają w tych kolesi. Dobra. Ci za to zastosują walkę wręcz. Bardzo ładnie. I ci z kolei, no, cofną się, bo nie chcę, żeby dostali po wybuchu od gościa, jak że tak powiem, skończy żywot. I harkniemy w nich. Okej. Okay. I zostali jeszcze ci. Oni nie mają zasięgu za bardzo na to, więc podlećmy tutaj i teraz w nich harkniemy. Dobra, coś tam dostali, nie jest tragicznie. Koniec tury. Tu zatrucie. Mamy oskrzydlenie niestety. I teraz tymi panami, nie, tymi najpierw sobie odejdziemy troszeczkę. Aha, będzie jeszcze jeden atak niestety, no ale odeszli. Tym mogę strzelić z karabinu, 55% szansy. A to spróbujmy sobie podejść tu, może będzie lepsza szansa. 90%. Karabin dobrze działa. I tak, i którzy tu jeszcze nie harkali? Ci nie harkali, ale czy oni zdołają? Zdołają chyba dotrzeć w to miejsce. Okej, okay. I harknięcie. Nie wykończyło gościa. The enemies of the hive have been defeated. No. I wykończyliśmy ich. Co prawda ten ma troszkę mało życia już. Nie wiem, w jaki sposób ja mam zregenerować życie, czy muszę iść do siebie, czy jak. Ale udało się i mamy... potwierdź ruch. Co ja mogę... Natrafiasz na obóz. Z daleka widać wylęgarnie, między którymi z brzęczeniem skrzydeł przelatują członkowie społeczności, troskliwie zajmując się tym osiedlem. Kirko mieli w przeszłości podgórkę, lecz teraz solidnie przygotowują się na to, co przyniesie przyszłość. Teraz mogę ich przekonać, żeby się do nas przyłączyli, ale do tego potrzebuję punktów reputacji. Analiza frakcji. No i oni są właśnie z naszej frakcji tak samo, dlatego fajnie ich będzie dołączyć. Natomiast nie mamy w tym momencie reputacji odpowiedniej. Możemy ich oczywiście zaatakować, albo nie robić nic. No to na razie nic nie robimy.
Podlećmy do wodospadu Hanoka. Co my tu mamy? Badania naukowe, badania naukowe, badania naukowe. Też niezłe. Okej. I tymi kolesiami, nie wiem czy ja mogę coś tu zrobić na tym polu, bo coś jakby wygląda, że coś jest. Imperialny magazyn produkcyjny. Po zebraniu natychmiast wytwarza jedno z dwóch losowo wybranych ulepszeń kolonii. Aha. No ale ja go nie zebrałem, tak? Nie, nie kupuję. Wymagane rozkazy. To co mam zrobić, żeby go zebrać? A, muszę pewnie przyłączyć ten sektor, tak? No dobra, to na razie wrócimy się do domku. Ty jeszcze możesz gdzieś podlecieć, to podleć sobie tu. Kolonia Ex-Razil może przyłączyć swój pierwszy sektor. I o to chodzi. Więc przyłączaj od razu. Tylko teraz tak, mogę na przykład wilgotne bagniska, to mamy badania, badania, badania. Mogę moczary, to mamy badania, badania, badania. Albo mogę na przykład lasy Związku Gwiezdnego. To mamy badania, badania, badania. Albo mogę te wełniste doliny... czekaj, nie, na bagniskach. Bagniska przyłączymy, bo tu jest ten magazyn, nie? Przyłącz jako prowincję do kolonii X. Ok, będzie się przyłączać, jedną turę. Koniec tury. No i co? Mamy przyłączone, tak? I bazę sektorową mamy. Rozszerzenie do sektora i rozszerza terytorium. Mamy zagrzybienie, mamy żyzne równiny, mamy rzekę. Badania naukowe. Tu jest żarcie i badania, a tu jest samo żarcie. Tak naprawdę wypadałoby zrobić tu żarcie, tak naprawdę. Ale może zacznijmy rzeczywiście od badań. Eksploatacja naukowa zrobimy. Okej. Z tym kolesiem, jak sobie przejdziemy tu, a potem z powrotem tu, to coś się stanie? Nie. Nie można przejąć zasobów, wszystkie ulepszenia, co? Jeszcze raz. Wiem, że tracę na to kupę ruchu, ale... Wszystkie ulepszenia zostały ukończone. Aha. Magazyn imperialny. No dobra. No dobra, potwierdzamy ruch. Lecimy sobie teraz... A tu, na skaliste przesmyki, zobaczyć. Mamy żarcie, energię, produkcję, żarcie, no w zasadzie taki dość uniwersalny sektor. Jeszcze możesz dalej lecieć, więc leć. Aż tu. Tutaj mamy produkcję, żarcie, żarcie i badania. Nawet nieźle, dobra. Założono bazę sektorową, dobra. Fajnie. I to by było na tyle w tym odcinku. Będziemy rozwijać nasze insektoidy dalej w kolejnych częściach. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.